Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Ostatnio na live'ie proponowaliście mi, abym kupił LaFerrari, tą Ferrarkę. Powiem wam, kupiłem, coś tam w niej pozmieniałem, ale niedużo. Zainstalowałem tylko części, żeby troszeczkę szybsza była niż standardowo. Nie można do niej dużo zainstalować, ale powiem wam jedno, ten samochód jest niesamowity i bardzo dziękuję, że mi go poleciliście. Bardzo fajnie się nim jeździ i jeśli chodzi o takie parametry, jak tam ten tuning, dostosowanie czy cokolwiek, nic przy tym samochodzie nie robiłem absolutnie. Fajnie się nim skręca, naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Dzisiaj będziemy sprawdzać nowe samochody, które pojawiły się w DLC. I z tego co widziałem, jest to jakiś Aston Martin i chyba Honda Civic. Wchodzimy w pakiet, jest nowy. Właśnie jak robiłem tego live'a, to specjalnie sprawdziłem, ale no nie było jeszcze tego pakietu. Wow! Aston Martin DB11. Czy to jest ten Aston Martin z Jamesa Bonda filmu Spectre? Wygląda fantastycznie. Dobrze, że ten tył nie jest tak spieprzony jak w Vantage'u z Zagato, kojarzycie? Nie no, wygląda nieźle. Kurczę, ten... Bardzo ciekawie pochylony ten dach jest tak prosto w dół. Super to wygląda. Zobaczcie jakie reflektory ma. Wow, no dobrze. Nie możemy otworzyć maski. Kurde, ta maska wygląda... Nie, no można, patrzcie, tylko tu się z boku otwiera jakoś. Wow, co my tu mamy? V12, czy dobrze widzę? Tak, 5 litrów, V12. Spoilerek. Ej, ale patrzcie, jaki skromny. Czy to się otworzyło w ogóle do końca? Jest, tutaj mamy bagażniczek. Jakby ktoś chciał sobie tam przewieźć jakieś bułeczki. Spoiler jest dziwny. To w ogóle spoiler jest? Ciekawe. No dobrze, wchodzimy do środka, zobaczymy. I wnętrze wygląda tak. Wow. Bardzo ładnie. Nic jakoś tam specjalnie nadzwyczajnego. Po prostu ładnie, po prostu bardzo fajnie. Nie jest to Lamborghini Aventador, czyli statek kosmiczny. Ale wygląda fajnie. Podoba mi się. Okej. O nie. Czy tak brzmi ten Aston Martin? Dźwięk jest taki zbyt płaski, za mało wyrazisty, aczkolwiek no okej, no brzmi jak jakaś taka kosiarka, co? Troszeczkę. Nie wiem, czy tak brzmi silnik V12, bo w rzeczywistości chyba nie słyszałem. Znaczy, może słyszałem, ale nie byłem pewny, czy to była akurat V12. Zresztą to dużo zależy też od układu wydechowego, jak samochód brzmi, prawda? Zobaczymy z innej kamery, może będzie inaczej. Jeśli chodzi o dźwięk, to nic nadzwyczajnego. Przód mi się bardzo podoba, ale to nie jest ten chyba z Jamesa Bonda. Musiałbym jeszcze raz tego Jamesa Bonda obejrzeć, bo już nie pamiętam. Tył przypomina mi troszeczkę BMW i8, ale tak trochę tylko. Jakoś takie te światła są właśnie, znaczy są Astonowo-Martinowe, ale no tak trochę już przekombinowane, co? Standardowo jest w klasie S1, ledwo co, ma 805 punktów. I osiąga, no zobaczcie, może do 300 km na godzinę dojdzie, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo z tym z każdym samochodem w Fordzie możemy zrobić, co nam się tylko podoba i równie dobrze ten samochód, myślę, że dałoby się zrobić, aby jechał 400 km na godzinę. Tak więc, tylko tak wam pokazuję jako ciekawostka. Idziemy do następnego auta. Jeszcze tak zerkam na tego Astona, jeśli chodzi o spoilerowanie, ale tutaj, o Jezu, jaka wielka ławka. Ale tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, no nie wiem, kto by mógł tak uszkodzić tego Astona, instalować mu taką wielką ławkę z tyłu, daj spokój. To jest Cadillac ATS-V. Przypomina mi troszeczkę Cadillaca CTS-V, z tym, że CTS miał chyba troszeczkę bardziej groźny wygląd, a ten ma taki bardziej sedanowy, chociaż jest to wersja dwudrzwiowa, więc jak najbardziej sportówka, nie? No i zobaczmy, czy da się otworzyć tutaj maskę. Da się. Wow. Silnik VR6 z Passata. Nie, nie, tutaj coś poważnego jest. To jest jakaś V-ka, chyba jak sama nazwa wskazuje.
Co tu możemy jeszcze otworzyć? No, bagażnik. Dość duży. Amerykański samochód. Zobaczmy do środka. Środek widzę, że trochę taki toporny. Chociaż może niekoniecznie. Ciekawy ekranik. Standardowo wozik znajduje się w klasie A, 728 punktów. To też chyba nie ma większego znaczenia, gdzie się znajduje, w jakiej klasie i w ogóle. No i na moje ucho brzmi lepiej niż Aston Martin. Przynajmniej z tych samochodów, które testowałem do tej pory. Jest mega szeroki, jest bardzo szeroki. Zobaczcie, jaka taka ta dupa jest wielka. Po przesiadce z Astona. Chyba, że kamera jest źle. Nie no, kurczę, to jest wielki samochód. Ten Cadillac. Jest bardzo duży, bardzo szeroki przede wszystkim. Podoba mi się to. Lubię duże samochody. Zwłaszcza osobówki. Trzeba będzie go jakoś fajnie zrobić. Bardzo podoba mi się przednia maska, ten cały przód. Wygląda groźnie. Jest naprawdę spoko. Okej. Zobaczmy jeszcze w środku, jak wygląda w jeździe dowolnej. No i tak, zegary są analogowe. Ale jest też coś elektronicznego. Mamy analogowy zegar i elektroniczny. Co do spoilerowania, to tutaj nic nadzwyczajnego. To samo co w Astonie. Taka lipa trochę, co? Tutaj mamy coś bardziej klasycznego, ale nazwy w ogóle nie kojarzę. Nie wiem, co to jest. Holden, tak? Tutaj przeczytałem nazwę na tylnej klapie. No, mamy kierownicę po prawej stronie. To są jak, ja nie wiem, Holden to jest jakaś australijska marka, czy tylko na rynek australijski, ja nie wiem. No tylko w tej Fordzie się spotkałem z tą marką pierwszy raz. No tutaj klasyka, tak, wszystko strasznie toporne. Silnik nawet nie wiem, co to było. Jakie zegary fantastyczne, zobaczcie. Kwadratowe, pierwszy raz chyba takie zegary widzę w jakimś aucie. No ale te klasyki takie są niektóre. W sumie jest zbyt opływowy jak na lata 70. Ciekawe, który to jest rocznik. Chyba to można nawet gdzieś sprawdzić. Tak, 80. lata. Czyli dobrze strzeliłem, ale nie późne. Środek 80. lat. Okej. Wow! Fajnie brzmi ta bryka. Tylko tyle mogę wam powiedzieć. Co jest tutaj z tymi felgami do cholery? Jakoś dziwnie prześwitują przez ten piasek. O, już się naprawiły. Ale dalej coś jest nie tak. Ten samochód projektował chyba tata gościa, który stworzył Minecrafta. Coś w tym jest. Ej, wiecie co, jak ja ten samochód zacznę tuningować kiedyś, to on przekręci chyba 3 razy ten swój budzik. Coś tak czuję. Jak już teraz dokręca się do końca. Zobaczcie. Zamyka kwadrat. Tak wygląda zewnątrz. Jeśli o mnie chodzi, no to mi się nie podoba. Fajnie brzmi. Jest to pierwszy, chyba najlepiej brzmiący samochód z tych, które do tej pory testowałem w tym DLC. Natomiast jeśli chodzi o mój gust, to absolutnie. Nie, to nie jest dla mnie. Co do spoilerowania, tutaj też... No... Właśnie, nie ma nic. Możemy pewnie jakiegoś swapa zrobić. Ale za fajnie brzmi ten silnik, żeby go tak wymieniać od razu. Tu możemy V8 wrąbać. Albo V10. No i tutaj mamy Honda Civic Type R. Tak sobie wygląda. Nie wiem, czy ja siedziałem w tym akurat modelu. Nie. Tamten, w którym siedziałem, miał zupełnie inne światła z tyłu, ale też była to Type R-ka. Moment, gdzie on ma tu klamkę? A, jest tutaj klamka z boku. Tak przy samej szybie jakby. No. Nie było pokazanej animacji ciągnięcia za tą klamkę, ale ona tutaj jest. Fajnie schowana w sumie. Jak się zamknie te drzwi tylne, to wygląda jakby to była wersja 2 albo 3-drzwiowa. Jak się mówi w hatchbackach? Czy mówi się 3-drzwiowa wersja, czy 2-drzwiowa? W sedanach mówi się chyba, że 2-drzwiowa, gdyby tylko 2 drzwi było, nie? A to fajnie to wygląda nawet. Okej, przód. Silnik, jakaś rzędówka, pewnie fałtek. Wchodzimy do środka, zobaczyć. Tak, jak się siedziałem w Type R-ce, w której siedziałem, to te fotele były też takie kubełkowe jak tutaj, mega wygodne. Wsiadałeś w to i byłeś zaciśnięty po wszystkich stronach. Ekstra się w tym siedziało, chciałbym się kiedyś takim wozem przejechać.
Dobrze, co my tu mamy? Tak to wygląda. W sumie w rzeczywistości bardziej mi się podobało to wnętrze, no ale to jest gra, tak? Tutaj zawsze detale będą gorsze niż w rzeczywistości. W ogóle, co za stwierdzenie odkrywcze. Nie wiem, jakieś takie mam dziwne skojarzenie, ale z boku przypomina mi Toyota Prius, tak, troszeczkę. Z tym, że ten przód jest taki... No, bardziej agresywny oczywiście jest ten spoiler i tak dalej. Ale jak się patrzy pod tym kątem, tak troszeczkę tego Priusa przypomina. Ale to nie ma nic wspólnego z Priusem. To jest silnik spalinowy, to jest samochód sportowy i bardzo bym chciał się czymś takim przejechać. Mamy tu napęd naprzód i teraz jest odpowiedni moment, aby spełnić challenge jednego widza z live'a, który powiedział, abym zrobił samochód przednionapędowy i rozpędził się nim do 400 km na godzinę. Na razie jednak pojeździmy tym samochodem chwileczkę. Na normalnych ustawieniach jest w klasie A, tylko klasa A. Jestem trochę zaskoczony. I myślę, że do 280 km na godzinę się rozpędzimy, ale już nie rozpędzimy. I ja ogólnie jestem może nie tyle fanem Hond, co zwolennikiem, można to tak ująć. Jestem fanem innych marek, ale Hondy bardzo lubię, bardzo mi się podoba ta marka. Na przykład jestem, no tutaj już na pewno jestem wielkim fanem Hondy S2000, tej starszej takiej. Co do spoilerowania, to tutaj znowu nas nie rozpieszczają. No ale zrobię ten samochód na koksa. Zainstalowałem do niej wszystko, co można było. I klasa S1, więc raczej 400 km na godzinę nie osiągnę akurat Hondą Civic. Myślę, że w Forzie Horizon jest taki samochód, który... ma napęd naprzód i osiągnie te 400 km na godzinę po słapie jakimś tam. Tutaj słapa nie możemy zrobić, możemy jedynie zrobić napęd na tylną oś albo na 4 koła. Ale zainstalować V12 czy V10 się nie da, nawet chyba V8 się nie da. No bo i też nie ma gdzie jej zainstalować, popatrzcie na maskę. Niestety za pierwszym razem jak wyszedłem tą Hondą z garażu, to skraszowało mi grę. Chyba ta Honda jest teraz za mocna. O, tu macie tego samego buga z animacją felg. Zobaczcie, jak trochę przyspieszam. Robią się nagle ciemne, a przednie są dobre w tym wypadku. Dziwna sprawa. W sumie to nigdy jeszcze wcześniej nie próbowałem dostosować samochodu z napędem naprzód. I co się dzieje z tym autem? No co, na zakręcie nie dodawaj gazu. Tak samo jak z samochodem z napędem na tył, z tym, że tutaj jak dociśniesz gazu na zakręcie, to ci oczywiście wywala do przodu. Jedzie się tym tragicznie w porównaniu do innych samochodów. Ale to jest kwestia tuningu, dostosowania, z tym, że ja nie mam doświadczenia z samochodami z napędem na przednią oś. No, tutaj już dużo fajniej się rozkręca. Z górki mamy trochę, więc tym bardziej. 325, 330. Kończy się bieg, 335, 336, 7 i chyba tyle. Może jeszcze tam by do 40 dobił, no. Ale do 400 trochę jeszcze brakuje. No i rozpędza się do prędkości maksymalnej raczej słabo. Nie najlepiej. No jest 340, zobaczcie. Może 350, tu mamy lekką górkę. 345 może by wycisnął, ale nic poza tym. Kolejny wóz to znowu Honda S800. Prawie jak S2000. No, brakuje 1200, no ale dobrze. Możemy tu... Jej. Ten samochód nie ma tyle polotu co S2000. Ale są pewne cechy, które te samochody łączą. Na przykład 4 koła. Tu maski otworzyć nie umiem. Chyba, że z boku się z boku się otwiera. Dobrze. Shit. Co on tu ma wepchane? O, środek możemy zobaczyć sobie z zewnątrz. Bagażnik. No tutaj nic nadzwyczajnego. Mamy zbiornik paliwa zamiast bagażnika. Mamy nawet lewarek. Patrzcie, jak fantastycznie. Możemy sobie wejść do środka, zasiąść tutaj. Ojej, jakie pasy. W ogóle nie wiem, jakie ten samochód ma przyspieszenie, ale podejrzewam, że po dłuższej jeździe bolałby mnie kark. Bo nie ma zagłówków. Bardzo podobają mi się zegary, takie klasyczne. Strzelam, że to może być rocznik 65? 70. Dobrze, nie strzeliłem dobrze. Zanim sobie pojedziemy, zobaczymy tym razem odwrotnie, troszeczkę ulepszenia. Może da się tutaj zainstalować coś hardkorowego. Da się zainstalować ławkę, a z tyłu...
Tak myślałem. Możemy zrobić swapa? O kurde, ile możliwości. Ale same takie pierdziawki. Może ta dwulitrówka jakoś by brzmiała. Klasa D. To jest jeden chyba z wolniejszych samochodów. Jest malutki. Jak taka pszczółka, co? Powinienem na żółto pomalować. Jak śmiesznie wygląda. No dobrze, mamy już stówę na budziku. To nie są żarty. To jest tyle, ile Passatem się osiąga zaraz po dostaniu prawa jazdy. No po przesiadce z Hondy Civic muszę przyznać, że prowadzenie jest lepsze. Ale zobaczcie, jakie prędkości tu osiągamy. Tak, czwórka to jest maksymalny bieg. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie? No myślę, że tyle. Kolejny na liście to jest chyba jeden z najfajniejszych samochodów w tej aktualizacji. Chociaż nie jestem fanem tej marki, to auto wygląda fantastycznie. Ej, czekaj. To jest, ja wiem co to jest. To jest przecież samochód, który dostarczaliśmy w GTA Vice City. Pamiętacie? Tam się kupowało taki garaż na trzeciej wyspie w Vice City i tam takiego gnoja żeśmy dostarczali. Ja nie wiedziałem, że się Rockstar wzorował akurat na tym aucie, ale podoba mi się. Z wyglądu jest naprawdę fantastyczny. Bardzo lubię te klimaty. Ładny jest. Naprawdę jest bardzo ładny. O, przypomina mi Volkswagena Corrado, prawda? Kształtem, nawet jak patrzymy pod tym kątem. Troszeczkę może jest taki bardziej sportowy niż Corrado. Corrado ma też chyba krótszą maskę. Ale jest fantastyczny. Widzę, że tutaj silnik mamy z tyłu. Wow! Poważna sprawa. V6 Turbo. Powiem wam, że jestem w szoku. Pierwszy raz widzę ten samochód. I chyba miłość od pierwszego wejrzenia. Naprawdę. Bardzo ładny. Jakie fotele, zobaczcie. Ciekawe, który to rocznik. Wygląda na lata 90. Tak wygląda sobie w środku. Ej, super, powiem wam, że kozak, naprawdę. Bardzo mi się podoba. No dobrze, które to lata są? Zaraz zobaczymy. 90. Zaraz pomyślicie, że pewnie zobaczyłem i zapamiętałem. Nie, właśnie nie. O kurczę, miałem zobaczyć tunik. A to zobaczymy później. Ale superancko brzmi, skubaniec. Wow! Renault! Powiem wam, to będzie mój pierwszy ulubiony samochód z pochwą na masę. Tak! Nie, jest naprawdę super, bardzo mi się podoba. Kształty jest fantastyczny. Będę musiał go przerobić. Ten tył, te wydechy. Wow! O ile ten poprzedni samochód, ta poprzednia Honda była okropna. Tak, ten tutaj ziomek jest fantastyczny. Coś wspaniałego. Lata 90. Super, naprawdę bardzo fajnie brzmi też przede wszystkim ten samochód. To mi się strasznie podoba. I na pewno nie chciałbym robić w nim swapa, tylko jakoś go ulepszyć. Zresztą, już mamy go w klasie B, więc może tam po jakimś delikatnym tuningu ładnie się podniesie. Wow, to będzie numer jeden z tej aktualizacji, z tego DLC do modyfikacji, do przystosowania go do wyścigów. Jest fantastyczny. Co do spoilerowania, no to tutaj nudy, tak? O Jezu, możemy dodać jakiś spoiler? No nie, nie, nie zepsuję tej fajnej pupci. Aha, jeszcze zobaczę tylko swapy, jakie możemy zrobić. Możemy silniki, jest tu też kilka opcji tuningowych. O, tutaj możemy już V8 wpierniczyć. Możemy też tą rajdówkę dać. No ale ja tu nic nie będę robił z nim. Możemy dać napęd na 4 koła. Ale znowu, zostawię taki jaki jest, tego takiego jaki jest. Po cholerę oni dodają jakiegoś chrupka do Forzy. Co, on ma się ścigać obok P1? Myślicie, że da radę? Myślicie, że da radę go tak podnieść? Zaraz spróbujemy. Będzie w klasie S1. Gwarantuję wam to. Może będzie miał większą komorę silnikową niż Honda Civic. I wpierdzielimy tu V12. Co, myślisz, że się nie da? Zaraz to sprawdzimy. Ale najpierw obejrzyjmy go dookoła. Przede wszystkim ja nie lubię takich małych chrupków. Co tu wpierdzielili do niego? Holy shit. Nie no, tu raczej V12 nie wejdzie. Chyba żebyśmy troszeczkę przesunęli deskę rozdzielczą do tyłu. Może by to jakoś tam wcisnął.
No tak to wygląda, no co, no samochód dla kobiety, która, dla takiej bizneswoman początkującej, która szybko chce się dostać z pracy do domu i z domu do pracy. Ewentualnie czasami do sklepu zajechać i kupić jakieś małe zakupki, no bo dla rodziny raczej nie, bo mało miejsca jest tutaj dla dzieci, żeby coś tam z tyłu zmieścić, jakiegoś dziecioka. Osiągi, klasa C, więc nie jest źle. Dałem mu silnik dwulitrowy, nie tą rajdówkę, ze względu na to, że dwulitrówka ma większe możliwości rozbudowy. Możemy więcej do niej wsadzić i tym samym mocniej samochód stuningować. Gwarantuję wam, że z tym tuningiem, który tutaj się wrąbie, będzie to najszybsza mamuśka w mieście. Zaraz zobaczymy, ile wyciągnie. Miałem niestety tą samą nieprzyjemność, po wyjściu z garażu gra się skraszowała. Po stuningowaniu tego samochodu na maksa, włożeniu do niego wszystkiego, co miałem tylko w garażu, niestety gra postanowiła się wyłączyć. Powiedziała: nie, Lucek, nie możesz tego zrobić. Ten samochód nie może walczyć z P1 ani z żadnym super samochodem, a tym bardziej z Lamborghini Centenario, który jest na okładce tej gry. No ale dobra, koniec gadania. Trzeci bieg i pali kapora. Mówię wam, to będzie najszybsza mamuśka w mieście. Patrzcie, patrzcie, jaki gadżet. Ja nie wiem, to nie można powiedzieć, że to jest samochód, to jest gadżet. Zobaczcie na tego motherfuckera. Karakana. Skumajcie go. Skubany. A czy tu można by jeszcze powalczyć z tą trakcją i coś tam porobić? Zobaczymy, jak skrzynia jest ustawowa. Też 350 km na godzinę to jest taki max. No 330 teraz nawet. Tutaj to zostawimy, po co mi to? Po co mi to jest? Teraz to ja chcę osiągnąć prędkość maksymalną. Mamy go w klasie S1, moi drodzy. 858 punktów. Wymaksowany motherfucker. I zobaczymy. O kurde. No, skręcanie. Będę musiał się nauczyć skręcania samochodami z napędem naprzód, bo nie umiem. Mamy 6 biegów. Wow! Skręcać nie umiem, naprawdę, tym samochodem. Kurde, cholerny wariat! Ciężko się nim skręca, ale jak się już puści gaz, to całkiem przykładnie. Chciałbym się ścignąć z jakąś taką pojedynką. Gości w pojedynce tam truje tak do końca już daje. A nie no, pojedynka jakby dawał do końca, to bym nie zostawił. Ale powiedzmy, że tam gdzieś na zakrętach może by się... Poczcie, ja chyba... To jest samochód stanterski, a nie do ścigania się. Kurczę, co to było? Cholerny chrupek. Jak on na czwórce pali kapcia. jak to wygląda? Wyobraźcie sobie na autostradzie, jedziecie sobie normalnie samochodem 250 na godzinę, a tutaj taki chrupek. Ja pierdziu. Ej, nie ma się co śmiać. Teraz ciągniki już jeżdżą 130 km na godzinę. Taki chrupek na autostradzie. Jedziesz sobie z kulturką 250 z Poznania do Warszawy, a tu taki chrupek. Ops. I zobaczcie, jakie fantastyczne hamulce ma. Jakbyś chciał się zatrzymać przed jakąś sarną. No właśnie, w przypadku spotkania z sarną, to sarna nie wiem, gdzie się zatrzymuje. Ale ponoć takie małe chrupki mają bardzo wysokie noty w testach zderzeniowych. Ciekawe, jak jest z tym chrupkiem. Poczcie, tu to jest wóz. I co, ja mogę z taką Ferrarką konkurować teraz? Moim fantastycznym samochodem. Mogę ruszyć sobie z trójki, patrzcie. O, z czwórki to już słabo. Jeszcze tej trójki nie dokończyłem. Już. Nic, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Najfajniejszym samochodem okazał się z tej aktualizacji, jak dla mnie, samochód z cipką na masce, czyli Renault. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.